Została podpisana umowa dotycząca preferencyjnego finansowania dla polskich firm. Jest to umowa między Europejskim Funduszem Inwestycyjnym a Polskim Biurem Maklerskim. Jakie jest znaczenie tej umowy? Znaczenie tej umowy jest bardzo duże i to z kilku powodów. Po pierwsze, w ramach programu Horyzont 2020 instrumentu Innofin. Mamy do czynienia z kwotą 200 milionów euro, przy czym w chwili obecnej jedynie były dwie transakcje dystrybuujące ten program. Jeżeli dobrze pamiętam, jedna o wartości 35 milionów euro, druga o wartości 19 milionów euro. Więc mamy przyrost wielokrotny. Tudzież jest to umowa dziesiąta. W ramach tak zwanego małego okna Europejskiego Funduszu na Rzecz Inwestycji Strategicznych i też znacznie poprawia ogólną wartość środków dystrybuowanych przez tak zwane małe okno z około 800 milionów euro do ponad miliarda euro. Polska. Bardzo dobrze korzysta ze środków z Europejskiego Funduszu na Rzecz Inwestycji Strategicznych, ale zdecydowanie lepsze wyniki mamy ze środków z tak zwanego dużego okna, czyli środków dedykowanych przedsięwzięciom o wartości przynajmniej 25 milionów euro. Natomiast jeżeli chodzi o małe okno, sytuacja wygląda dobrze, ale gorzej jak z dużym oknem. To, o czym mówimy, to są instrumenty zwrotne, czyli po prostu przedsiębiorca, który uzyska wsparcie, będzie musiał te środki zwrócić. Tak, to są instrumenty zwrotne, ale ideą Europejskiego Funduszu na Rzecz Inwestycji Strategicznych jest wspieranie inwestycji o podwyższonym ryzyku. Z uwagi na to, że szereg działań innowacyjnych, startupowych są to przedsięwzięcia o podwyższonym ryzyku, więc zapewne część z nich nie otrzymałoby finansowania poprzez tradycyjne finansowanie dłużne bankowe. Ponadto pożyczki z Europejskiego Funduszu na rzecz inwestycji strategicznych założenia są korzystnie oprocentowane od finansowania bankowego, tudzież bardzo często mają zdecydowanie dłuższą perspektywę zwrotu. Więc są to instrumenty zwrotne, ale korzystniejsze od. Normalnych pożyczek, tudzież znaczna część podmiotów mogłaby tradycyjnych pożyczek nie uzyskać. Więc, z punktu widzenia finansowania innowacyjnej gospodarki dla małych i średnich przedsiębiorstw, używając terminologii unijnej również dla przedsiębiorstw o średniej kapitalizacji, jest to niezmiernie ważny instrument, który pomoże im we wdrażaniu tego typu bardzo ważnych, innowacyjnych projektów, które zapewne przełożą się na wzrost potencjału tych przedsiębiorstw i poprawią innowacyjność polskiej gospodarki. Przedstawiciel Polskiego Biura Aplikeskiego, który nazywa się CVi, mówi, że te gwarancje będą od kwoty 8 milionów złotych, tak więc mówimy wcale o całkiem sporych przedsięwzięciach. Znaczy wszystko zależy z jakiego punktu widzenia popatrzymy. Jeżeli popatrzymy na wielkie przedsięwzięcia finansowane z Europejskiego Funduszu na Rzecz Inwestycji Strategicznych z dużego okna, gdzie tam mówimy o, na ogół o setkach milionów złotych, 8 milionów złotych jest wielkością stosunkowo niewielką. I myślę, że również znaczna część stosunkowo niewielkich przedsięwzięć, przedsiębiorstw polskich, będzie w stanie, jeżeli będzie chciało, z tego z instrumentu skorzystać. I ostatnie pytanie. Czy możemy spodziewać się, że rola instrumentów zwrotnych będzie rosła, a rola instrumentów dotacyjnych będzie malała? Czyli po prostu, że przedsiębiorcy będą teraz musieli pieniądze, które otrzymują na rozwój swoich firm, zwracać? Zdecydowanie tak. W, w bieżącym budżecie unijnym już kilka procent środków było dedykowane instrumentom zwrotnych. W następnej perspektywie tych środków będzie więcej, więc zgodnie z trendami unijnymi musimy się w coraz szerszym zakresie przestawiać na instrumenty zwrotne, mimo że oczywiście lepiej jest korzystać z dotacji, których nie trzeba zwracać. Ale takie są wymogi chwili. Jesteśmy też państwem i gospodarką coraz bogatszą, więc naturalnie z powodu wzrostu produktu krajowego brutto w naszym kraju środków unijnych będzie coraz mniej.